Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zakupiłem właśnie takie oto zdrabki. Mamy w sumie takie droższe zdrabki, dwie zdrabki za dyszkę, dwie zdrabki za piątkę, także no tutaj postawiłem na te droższe zdrabki. Mam nadzieję, że przyniosą one jakieś fajne wygrane. Przypominam o konkursie trwającym na moim kanale. Zgłoszenia możecie się zgłaszać do piątku do godziny 20. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział odcinka konkursowego, zapraszam do odcinka poprzedniego. Jeszcze tutaj w opisie wkleję link do tego odcinka, żeby było łatwiej znaleźć. Także bardzo serdecznie zapraszam. Także konkurs trwa do piątku do godziny 20, a odcinek z losowaniem pojawi się w niedzielę. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i przechodzimy do drapingu. Także zacznę tutaj od tych zdrapek najtańszych w tym odcinku, czyli za piątkę. Może tutaj zrobimy sobie zdrapkę cash. Zdrapka z numerem 27. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że dzisiaj będą jakieś tutaj fajne wygrane w końcu, bo ostatnio to tak nie za fajnie. I tak, tutaj mamy wygrywające liczby takie jak 13, 18, 21, 2 i 9. Także takich liczb szukamy. Na początek mamy czwórkę, 11, 16, 22, bliziutko, trójeczka, również bliziutko, 23. Kolejny rządek, mamy 20, również blisko, 17, no kolejny obok, szok, 12, kolejny obok, to co, może dać jakąś liczbę teraz wygrywającą. Teraz mamy 7, 15, 14, kolejny obok niestety, 8, kolejny obok. No ostatnio coś te oboki rządzą. 10, kolejny obok i 27, tak jak numer zdrabki, no ale niestety tej liczby nie szukaliśmy. Mnożnik mamy razy 2. Także niestety ta zdrabka pusta. Teraz zdrabka subito i tutaj mamy zdrabkę z numerem 6. Także zobaczymy, czy szósteczka okaże się szczęśliwa. Tutaj mamy 3 gry. W pierwszej grze szukamy 3 takich samych kwot. O! I zaczyna się bardzo fajnie. Mamy 25, 25, także jeszcze tylko jeden raz. No ale coś czuję, że będzie to taki trolling. Tutaj mamy 5150, 10, piąteczka, 5000 po raz drugi i 50. Także tak jak przypuszczałem, także tutaj niestety pusto. Gra numer 2. Tutaj szukamy 3 takich samych symboli. Tutaj mamy tak, diabelski młyn, palmę, diabelski młyn po raz drugi. Drapiemy dalej, tutaj mamy łapacz snów, kwiatek, balon. Jeszcze 3 symbole, mamy kwiatka kolejnego, palmę po raz drugi i balon po raz drugi, także no tutaj też nas zrobili w bambuko. Tutaj mamy 500 euro, także no niestety. I została trzecia gra. W tej grze szukamy naszych symboli. Nasze symbole to portfel i tutaj taka sakwa. Także szukamy takich symboli. Mamy tak, świnkę, skarbonkę, plik pieniędzy, garniec złota, złoto, monety i safe. Także no niestety zdrabka jest przegrana. Także no, zdrabki za piątkę nam się tutaj nie popisały, ale miejmy nadzieję, że zdrabki za dyszkę nam przyniosą tutaj wygraną. Tutaj może zdrapiemy teraz zdrabkę cash, zdrabka z numerem 16. Tutaj mamy sporo tych wygrywających liczb. Także tutaj szukamy 8 liczb, mamy tak 7, 18, 17, 37, 20, 30, 13 i
31. Tutaj również mamy mnożnik, tak jak w przypadku zdrabki za 5 euro. Także zobaczmy, tutaj mamy tak czwóreczkę, tutaj może zmienię drapak, bo tą zdrabkę troszkę gorzej się drapie. Kolejna liczba 27, 39, 11, 29, tutaj już bliziutko, szóstka również bliska, także zaczynamy obokami, 15, pusto, 28, w ogóle na 20 to nic tutaj nie mamy, 24, 32, również bliziutko, trójka, kolejna liczba 33, także w dalszym ciągu pusto. Kolejny rządek daje nam 34, 8, 38, blisko, 23, pusto, 35, dyszka, dyszki niestety nie ma. 25, 19, no również obok, a dzisiaj taki odcinek oboków. Kolejna liczba, dwójeczka, 37, wow, mamy wygraną. Już powiem Wam szczerze, że byłem przekonany, że będzie pustak, bo obok za obokiem, a tutaj jednak lotto się tutaj zmiłowało i jakąś wygraną nam tutaj dało, także coś będzie. Tutaj jeszcze było 12, tutaj niestety obok jedynki nie ma, także mamy tutaj jedną liczbę, super. Jeszcze mamy mnożnik, także no może być coś fajnego, albo może być tylko zwrocik, także zobaczmy od razu, co tutaj mamy. O, i mamy dwie dyszki, ale super, także mamy tutaj już podwójną wartość tej zdrabki, także super, 16 szczęśliwa, jeszcze mamy mnożnik, także zobaczmy, czy tą wygraną jeszcze pomnożymy, może razy 5, no nie, za dobrze by było, także tej wygranej nie mnożymy, ale dwie dyszki mamy, także super, także jak na razie tutaj te zdrabki nam się zwróciły, także fajnie. Może wyjdziemy na 0, a może na plus, albo na minus. Zobaczymy. Mamy jeszcze jedną zdrabkę, także wszystko możliwe. Zdrabka z numerem 20. Niedawno temu udało mi się wygrać tutaj dwie dyszki, także zobaczymy. Może dzisiaj również szczęście nam się tutaj uśmiechnie. Tutaj mamy 10 gier. Pod gwiazdką mamy szukaną liczbę i szukamy tej liczby w polu obok. Tutaj szukamy liczby 43. O, zaczynamy obokiem. Mamy 42, 36, 20, także ta gra przegrana. Pod dwójeczką szukamy 44, mamy 34, 41, 16, także tutaj pusto. Gra numer 3. Tutaj szukamy 23, mamy 6, 28 i 38, także tutaj pusto, gra czwarta, szukamy dwunastki, mamy czternastkę, osiemnastkę i 47, także tutaj również puściutko. Szukamy dalej, tutaj mamy tak 26, a mamy 22, 8, 25, także tutaj również było blisko. Gra szósta, szukamy 35, mamy tak 13, 7, 9, także same niskie. Tutaj szukamy 27, mamy tak 49, 21 i 29, także
Tutaj pusto. A, no tak. Tutaj niestety nie widzieliście. Nie zauważyłem, także teraz możecie sobie zerknąć. Teraz mamy grę ósmą. Szukamy tak. Jedynki mamy 45, 24 i 40. Gra dziewiąta. Szukamy dwójki. Mamy trójkę, 30, 39. Także została ostatnia szansa. Gra dziesiąta. Tutaj szukamy liczby 31. Mamy 32, no niestety obok, 19 i 11. Także no niestety troszeczkę nas ta zdrabka trollowała, no ale niestety, tutaj niestety wygranej nie ma, ale bardzo fajnie, że tutaj jedna zdrabka nam dała, powiedzmy, fajną wygraną, bo podwójna wartość, także co prawda jest minusik, no ale nie ma tragedii. Także jest fajnie, nie ma tutaj tragedii, tak jak właśnie przed chwileczką powiedziałem. 20 euro z 30. No szkoda, że tutaj jakaś zdrabka za piątkę nam nie dała chociażby zwrotu, to by było zawsze lepiej, no ale coś jest tutaj na wymiankę, na jakiś kolejny miksik, także zobaczę, może coś dołożę i coś jakiegoś fajnego kupię. Także na dzisiaj to już wszystko, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Przypominam oczywiście jeszcze o konkursie, jeżeli ktoś jeszcze nie wziął udziału, to zawsze jeszcze może wziąć, także macie jeszcze troszeczkę czasu. Także widzimy się, no może bardziej słyszymy się w niedzielę na losowaniu zwycięzców i oczywiście jakiś tam miksik przygotuje zdrapek, także bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, do niedzieli, pa pa!